pierwszym nasiepku reprezentant Stanów Zjednoczonych Ian Quinn. I za chwileczkę będzie można już wyprzedzić reprezentanta Stanów Zjednoczonych po tym pierwszym honorowym okrążeniu od razu. Szybka jazda i Zbigniew Brudka i reprezentant Białorusi odjeżdżają od tego peletonu. W pierwszym półfinale Zbigniew Brudka nie musiał się specjalnie tutaj męczyć, żeby zakwalifikować się do tego finału, a to już jest, proszę Państwa, poważna walka. Jewgeni Bogow i Siergiej Brudka w tej chwili na prowadzeniu. I w tej chwili próba zdobycia 3 punktów przez Zbigniewa Brudkę, a w tym gronie 16, proszę Państwa, mamy pierwszego mistrza olimpijskiego na starcie za Koli z numerem 7 i wicemistrz olimpijski z numerem 3 Bart Swiggs, a Zbigniew Brudka zdobywa pierwsze 3 punkty w tym finale. The results for the first intermediate sprint is 3 points goes to Zbigniew Brudka, 2 points goes to Yevgeny Bogov, and 1 point to Rasan Zakhar. Niestety trzeba przyspieszyć, bo coraz bliżej Zbigniew Brudka. Jeżeli dojechałby do tej grupy, proszę Państwa, no to jeszcze byłaby bardzo poważna sprawa. Zbigniew Brudka i z numerem 11 w tej chwili Ruslan Zakharov, reprezentant Rosji. The results for the second intermediate sprint. 3 points goes to Masahito Obayashi, 2 points to Zbigniew Brudka and 1 point to Ruslan Zakharov. Ciekawie to wszystko wygląda, proszę Państwa. I jeszcze 50 metrów, aby dogonić ten peleton, ma reprezentant Japonii Zbigniew Brudka troszeczkę więcej i Ruslan Zakharov. Dublowani zawodnicy powinni wycofać się z konkurencji. Masahito Obayashi is currently leading the race. Jedno okrążenie przewagi ma reprezentant Japonii Masahiro Obayashi.
Kobayashi numer 12 już w peletonie. Numerem 11 Rysław Zacharów. I za tym peletonem 50 metrów Zbigniew Brudka. Taka jest w tej chwili kolejność zawodników w tym biegu masowym. Proszę Państwa, do zakończenia tego biegu.